Cześć! Dobra, bez żadnych głupich żartów, na poważnie. Zadanie numer 24. Firma F zatrudnia 160 osób. Rozkład płac brutto pracowników tej firmy przedstawia poniższy diagram. Na osi poziomej podano wyrażoną w złotych miesięczną płacę brutto, a na osi pionowej podano liczbę pracowników firmy F, którzy otrzymują płacę miesięczną w danej wysokości. No i zadanie 24.1. Średnia miesięczna płaca brutto w firmie F jest równa. Czyli tak, jak liczymy średnią, no to jak x średnie, to się równa. Będzie dużo pisania. Czyli tak, liczba pracowników razy wypłata. Plus druga kolumna. 50 pracowników zarabia 4800 zł, plus 20 pracowników zarabia 5000 zł, plus 10 pracowników zarabia 6000 zł, plus 5 pracowników zarabia 7000 zł. To wszystko dzielimy przez 160, bo tyle mamy ludzi. No i teraz tak. Lecimy. Poczekaj, bo muszę tutaj zobaczyć, ile to wszystko wynosi. Więc tak, 300 tysięcy plus 24 tysiące. Tak. Plus 100 tysięcy, to akurat było spoko, plus 60 tysięcy plus 35 tysięcy podzielone na 160 to się równa 735 tysięcy podzielone na 160, czyli 4593,75. Czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. No i dalej. Mediana miesięcznej pracy pracowników firmy F jest równa. I tak, wszystkich pracowników mamy 160. I tak, mediana nam mówi o tym, tu jest mediana, sobie stoi. I ona mówi nam o tym, że z tej strony jest 50% i z tej strony jest 50%. Czyli tu jest połowa, a tu jest druga połowa, tak? Czyli jak u nas jest 160 osób, połowa to jest 80 osób, no to patrzymy, gdzie te 80 osób nam wpada. Tu mam 75, czyli 80 na pewno tu nam wpada. Więc przez to wiem, że ta mediana wynosi 4800 zł. Zerknij do tego mojego kursu maturalnego. Tam są zadania ze statystyki związane z medianą i tam akurat były takie podobne zadania do tego i rozpisywałam dokładnie, bardzo dokładnie, jak to ta mediana tam działa. No i dobra, no i lecimy dalej. Czyli tutaj w tych zadaniach tak naprawdę musisz rozumieć, co te pojęcia znaczą. Mhm. I ostatnie zadanie. Tutaj jest. Liczba pracowników firmy F, których miesięczna płaca brutto nie przewyższa 5000 zł, stanowi ile procent liczby wszystkich pracowników. I tak, gdzie mamy 5000 tu? Czyli interesują nas te osoby. Mhm. Dodajmy. 75 plus 50 plus 20 to się równa 145 osób. Czyli tyle osób zarabia nie więcej niż 5000 zł. Ale musimy policzyć, jaki to jest procent. Czyli te nasze osoby, które nie zarabiają więcej niż 5000 zł, do wszystkich osób
No i oczywiście razy 100%. To się równa 90,625% w przybliżeniu do 1%. Tu jest szóstka, czyli tu muszę dodać 1, więc mam 91%, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Jak masz jakiekolwiek pytania do tego zadania, to daj znać. Dzięki za uwagę i zostawiam tu filmy lub playlisty, do których warto zaglądać. Dzięki, dzięki.